Cześć, jestem u Asi. Cześć, witam Cię w moich skromnych progach. Tak jest, dzisiaj robimy test kosmetyczny. Co z tymi tanimi zestawami pędzli? Tak. Czy one są ok? No i tych zestawów jest mnóstwo, a tak naprawdę nie jest ich dużo, tylko są one różnie podpisane, ale to są dokładnie te same zestawy, więc zrobiłam pełen research, kupiłam dwa zestawy, co na pewno nie będzie przyjemne doznanie. Tylko chcemy zmierzyć na ile. Mamy dwa zestawy, zobaczymy i skonfrontujemy oczywiście to, co o nich jest napisane. One są najczęściej dostępne na Allegro, bądź w jakichś takich sklepach kosmetycznych i tak dalej. Przeczytamy, omówimy je, no i zaraz zrobimy pełen make-up. Dlatego mamy teraz takie piękne twarze, bo po prostu nie jesteśmy pomalowane. Asia, dobra, zacznijmy może od twojego zestawu. Czekaj, otworzę komputer. Ja jeszcze go nie widziałam na żywo i mega się nie mogę doczekać. Tak, nie otwierałyśmy ich jeszcze w ogóle. Otwierałyśmy tylko tą folię. No i musimy zauważyć, że zapach jest powalający. Walą, twój bohater powiedział, że walą jak taka gumowa piłka plażowa. Taka nadmuchania z nadmorza, takie wiecie, taka straszna guma. No dobra, ja rozwiązuję. Dobra, a ja już mówię, twój zestaw kosztował 21,50 i jest tutaj napisane tak. Mega zestaw pędzli do makijażu, 16 sztuk, naturalne włosie, kozy, kucyka, sobola. Profesjonalny, wysokiej jakości zestaw. Do wykonania profesjonalnego makijażu. Czy się jarasz? Powiedz, czy się jarasz? Jeden już się w ogóle, już z niego włosy lecą. Masakra, wystają mu wszystkie włosy. Jaram się najbardziej tą pacynką. Dzięki zastosowaniu ogromnej ilości dostępnych rodzajów pędzli wykonasz makijaż dokładniej, szybciej i mniej pracochłonnie niż w przypadku, gdy masz do dyspozycji jedynie 12 pędzli i mniej. Szczerze mówiąc, mi wystarczy... Ja wykorzystam wszystkie. Mi wystarczy, nie wiem, 6-8 pędzli jestem w stanie wyczarować totalnie pełen zarąbisty makijaż. Tak. Niektórzy malują się też bez pędzli, no ale zawsze pamiętajcie, 16 lepiej niż 12. Tak. I lepiej zgubić 2 złote niż 3 złote. To jest znane takie przysłowie. Dobra, to jest twój zestaw. Teraz mój. To może odpakuj, Asia, mój. Dobra. A ja będę czytać. Też pięknie pachnie, tak samo. Pięknie pachnie, zapakowane też. Wstążeczka jest. I teraz mamy tak, tutaj. Tu jest też 16 sztuk. Pędzle stanowią najważniejszą część akcesoriów potrzebnych do pracy wizerzystki. I to jest prawda. Każda wizerzystka musi zaopatrzyć się w profesjonalny zestaw pędzli. Masło maślane, ale zgadza się. 16 pędzli zawartych w etui będzie podstawą do wykonania profesjonalnego makijażu. Teraz jesteśmy pro, Asiu. Ale wiesz, że one prawie niczym się nie różnią? No. No widzisz, no, nawet w podobnej kolejności są, wkładane nawet w tej samej kolejności. Tak, ale to, jest to chyba jest takie samo, dokładnie, nie? Tak, to. Tak. A na zdjęciach są zupełnie inne, wiesz? To jest najlepsze. Nie, ja też ich nie otwierałam w ogóle. Chyba dwa pędzle tu się troszeczkę różnią i to jest wszystko. Tak, to są takie same. Nie wiem, za co to jest zapłacone, te dodatkowe 3 złote. Ale zupełnie opis aukcji jest w ogóle inny, mimo że obie są nastawione na to, że to są profesjonalne pędzle jakby do wizerzu. Rodzaj włosia został dobrany do rodzaju pędzla, wszystkie osadzone w wygodnych, długich i miękkich rączkach. Rączki wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, drewnopodobnego. Drewnopodobny, jak IKEA. Jeśli chociaż raz wykonasz makijaż dobrymi pędzlami, łatwo rozpoznasz różnicę i już nigdy nie będziesz chciała używać tych samych ze sztucznym włosiem. Czyli, co? Czyli zostawisz mi jeden zestaw w prezencie. No na bank. Na bank. Dołączone wygodne etui z ekoskóry. Śmierdzące. I one powinny być takie w ogóle ładne, rude, a nie są takie rude. A te pierwsze powinny być takie brązowe. To zacznijmy od podkładu, nie, od oczu. Od oczu. Zacznijmy od bazy na oczy. Jakiś płaski pędzel. Takiego mniejszego chcę. No może nie bazę akurat, to co praktycznie każdym pędzlem da się zrobić, także... No to myślę, że jest proste. To nie jest znaczy palcem się to też fajnie robi, tak? No idzie. Największym minusem tych pędzli chyba jest to, że część z nich się powtarza, a to są kształty, które wystarczyłoby mieć tylko raz. Tak, tak jak właśnie taki po prostu zwykły płaski pędzel i tak jak te w ogóle. Są 3 takie w ogóle. No, takie po prostu płaskie, zakończone takim tym. Wystarczyłby taki jeden. Tak, zdecydowanie. Fajny byłby jakiś taki blending brush. No właśnie, ja teraz chciałabym nałożyć cienie i trochę je zblendować, ale muszę to zrobić płaskim języczkowym pędzelkiem. No. No bo nie takim innym. A bo tu tym. Końcówką. Nie, ja nie. Z tych tak leci. Są tak płaskie. Brązik. Ale zbiera pędzel, mi nakruszył cienia. Masakra, tak sztywny. Nie daję rady.
Rób okrągłe ruchy. Ja mam jakąś plamę. Rób okrągłe. Nie daj się, Asia, nie poddasz się. Pędzle nie sprawią, że twój makijaż będzie wyglądał źle. O, tu mi jakoś lepiej idzie, wiesz? Może musiałam wyczuć go, no. No właśnie, widzisz. To nowe pędzle to... O ja? Nie, zobacz, to był chyba błąd. To był, no patrz, jak ja wyglądam. Jakbyś to pierwszy raz robiła. Co nie? Rozświetla sobie kącik na pocieszenie. Żeby odciągnąć uwagę, tak, co? Bo do tego się nadaje ten pędzel, jak najbardziej. Do tego, żeby tak ciapnąć tutaj, wiesz. Dolna powieka? Ja już mam. Już masz, no. Tym samym pędzlem zrobiłam. Super, po prostu no. Super. Zrobiłam najpierw tą bazą, a potem... Ale dolna powieka bez problemu. Tak. No to podkład. I to też jest zagadka roku, tak samo jak blending brush, którym nałożyć podkład. Nie. Żaden do tego się za bardzo aż tak nie nadaje, ale spróbujemy. Zaprojektujmy. Ja sobie tego użyję do różu. Bo znasz, one są dwa praktycznie, tak, takie same. Tak, tego do bronzera. To będzie mamy szaleństwo. Trzy. No to są tylko ten mi zostaje do podkładu. Ten duży. Weźmiemy ten duży. Ale miękki jest. No jakoś... No coś tak trochę tu... pędzlem jak do farbek. Ale zobacz, o tak rób, jest okej. Nie, wtedy. Właśnie ja tak robię, bo tak mi jakoś... Ale jest miękki, naprawdę jest miękki. No jest, ale to jest beznadziejne do podkładu. Ale nie rozciera w ogóle tego podkładu, tak jakby. Nie, trzeba się... Dlatego ja tak robię, patrz. Jak? Jakbym farbę malowała ten, ściany, nie? Patrz, już nie ma podkładu. Zazwyczaj tyle mi starcza. Jedna pompka. Ale że nawet nie dali takiej szpachli do podkładu, jak zwykle dają taką szpachlę, nie? Ale ja dam taki pędzel, taki sam jak... Zresztą używałyśmy do cieniowania, nie? Ja, czyli taki języczek. Ja też, tylko mniejszy trochę. No, no, dokładnie. No nie. No, jakoś ale tam... Ale daję radę, no nie jest najgorszy, nie można powiedzieć. A nie wiem, czy palec nie byłby... Byłby. Nie. Dobra, ja robię paluchę. Pełne konturowanie, Asiu, oczywiście. Tak, oczywiście, tylko jeszcze się pudruję. Dobrze, no. Ale to ja już powiem, że mamy dwa pędzle, które wyglądają identycznie, takie ścięte. Mogłyby wydawać się spoko, ale niestety są takie strasznie płaskie, więc łatwo sobie nimi zrobić takie plamy i krechy w ogóle. Wydaje mi się, że chyba najgorszą rzeczą to trafić na takie pędzle na samym początku, bo się technicznie nie tak. Możesz nauczyć, jak dane rzeczy na twarzy po prostu robić. A kiedy my wiemy technicznie jak, to z kiepskim narzędziem jakoś tam coś tam wyrzeźbisz. Tak. Nie, ale on jakby nie zbiera trochę produktu. Tak, tak, trzeba wielokrotnie aplikować. Nie? No patrz, ja 10 razy walnęłam, a to nie jest wcale tak dużo. Nie jest wcale, nie. Proponuję ci mój orgazm, Asiu, co ty na to? Bardzo chętnie. Subtelnie, subtelnie. Pamiętaj, jesteśmy dzisiaj powabne i naturalne. Brwi, teraz brwi. Mamy piękne rumiane policzki. Zrezygnowałyśmy jednak z rozświetlacza, bo to daje mocny błysk, ale zrobimy brwi. Tak. Tak jest. Pędzli do brwi jest aż nadto. Można. Tak, to jest dla brwiomaniaczek. Ja używam tego ściętego. Ściętego, dobra. No on też jest dziwnie ścięty, tak jakby ten szpic ma strasznie taki wydłużony, widzisz, czy nie? Pokaż. Mi się wydaje. A u ciebie widzisz, a u mnie nie ma, tak? A, u ciebie jest normalnie. Czyli u mnie normalnie ukroili. Pociągnięty bardzo. Może źle przycięty, no. No, spoko. Spoko, no. To chyba najlepszy pędzel z tych wszystkich. Tak, zdecydowanie. Czeszemy brwi. Tak. A ty, ja zawsze robię... Takim... A jest... A nie, jest! Jest! Ja nie to wzięłam! Cieszymy! Wzięłam nie to, co trzeba! Wzięłam nie to, co trzeba. A tamten jest chyba jakiś do przycinania i jakieś... Takie... Inny... Tak, jak ktoś... Terapia mówi... trochę, nie? To nie jest złe. Takie normalne. Ja tak lekko ostatnio tylko wyczesuję brwi i także... Rzęski. Nie ma zalotki. Nie ma zalotki. To by było ja dobre. Ja używam, a nie ma. To by było dobre. Szkoda. Usta, wybrałaś już pędzel? Wybrałam już pędzel. Z tych, które są identyczne. Były takie chyba ze 3 albo 4. Właśnie ten albo ten się zastanawiałam. O Jezu, ale on się jakoś śmierdzi. Takim plastikiem i klejem mój. No zobacz, powąchaj go. No. Pokaż swój. No i tak chyba nie śmierdzi. Nie. Twoje ręce pachną jak kakao. No powiem ci, że oprócz smrodu to ten pędzel jest spoko. Bo ma jakby równo zakończoną tą końcóweczkę. Jest! Koniec! Udało się! Full make-up look! Jest, zrobione. Nie było, nie ma lekko, nie było lekko, ale zrobione. Okej, użyłyśmy
9 pędzli z tego wszystkiego. Tak. I jedyne, co było jak najbardziej w porządku, to ten dla mnie pędzel do ust, pędzel do brwi, no i ta taka szczoteczka jakby, ale to jest taka uniwersalna zupełnie rzecz. Co mnie zaskoczyło pozytywnie, myślałam, że będę miała twarz całą z włosów, że będzie bardzo zostały tak. Włosy. A były pojedyncze włosy, co się zdarza nawet w najlepszej tak. Klasie pędzli, o, że na początku trochę zostało. Gubią. I jakieś pojedyncze odpadły. Bardziej było widać je, jak otworzyłyśmy zestaw i były pojedyncze, ale one sobie wypadły i było w tak. Porządku. Nie wiemy, jakby przetrwały mycie i tak dalej, ale tak naprawdę no nie, jakby nie o to w tym chodzi. I mnie zaskoczyło też to, że one są miękkie, bo ja myślałam, że one tak. Będą twarde i mi podrażnią twarz. Tego się bardzo obawiałam. Tylko wiesz, ja ci wcześniej mówiłam, że ja miałam taki zestaw z Mario Luigi. Mhm. To też są takie tanie pędzle. To było już 4 lata temu. Pierwsze, drugie mycie były ok. Po trzecim myciu stały się strasznie, tak, strasznie drapiące. A, czyli zrobiły się drapiące. Tak, zrobiły się. Czyli mają potencjał, tak? Mogą mieć. No i jak na 16 pędzli, to ktoś nie wysilił się, jeśli chodzi o decydowanie o kształcie. Tak. Gdzie jest blending brush? Gdzie jest pędzel do podkładu, ja się pytam o, się. I do podkładu właśnie. No. I po co tyle takich języczkowych płaskich? No na cholerę. Fakt, że cena jest kusząca, bo to jest tylko 21 zł i tak jak mówimy wam, one są identyczne. Na zdjęciach wyglądały różnie, ale te zestawy są identyczne. Różnią się tylko... Niektóre są bardziej puchate, na przykład wachlarz. Wachlarz się mocno różni. Mimo, że to jest ten sam, no to mój jest taki biedny, a Asi jest taki duży, taki jaki być powinien, można tak. By rzec. Także kurczę, nie jest to fajne, że one nie zgadzają się z tym. Daleko jest im do profesjonalnych pędzli. Ja uważam, że pędzle na przykład z Hakura czy z Real Techniques, one nie mają takiego jakby pierwszego w twarz przydomku jako profesjonalne pędzle w ogóle. A są nie wiadomo, o niebo lepsze. A są o niebo lepsze, wiadomo. Te pędzle kosztują 1 czy 2 za cenę tego całego zestawu, ale ja osobiście wolałabym wybrać, nie wiem, 3-4 pędzle, które są właśnie w tej kwocie i zamknąć cały swój mały zestaw w okolicy 100 zł, za stówkę już można naprawdę fajnie tak. Coś mieć i mieć w ogóle przyjemność z aplikacji makijażu. Ale jeszcze ważna rzecz, czas. Bo nam ten makijaż zajął z 2 razy tyle czasu, bo musiałyśmy no pracować. Jak ja namaczałam, zanurzałam w różu. W różu, nie chciałam łapać. No masakra, 10 razy, tak no. To 2 razy i zrobione, nie? Mimo, że tak jak mówiłyśmy, włosy, które są, nie są syntetyczne, tylko właśnie są naturalne. To powinny łapać. Powinny bardziej. Łapać bardzo dobrze produkty pudrowe, bo tak. Jakby to się wykorzystuje właśnie w tym włosiu, że on fajnie łapie, więc powinno gładko aplikować. No i kształty nie są zbyt dopracowane, zwłaszcza tych pędzli do twarzy. Tak. Yeah. No ja bym tego nie kupiła. Takimi pędzlami ja nie wiem, kiedy bym się nauczyła robić make-up. Nie wiem, czy to byłoby możliwe w ogóle, żeby nauczyć się techniki ale zrobić. Oko masakra. No. Także tyle, nie? Tak. Polecamy chwilę poczekać i zainwestować w kilka konkretnych pędzli, które wam się przyda. Jeden do podkładu, jeden do różu. Do brwi jest ten ok, do brwi jest wiele ok. Czy do kreski nawet możecie kupić taki, nie wiem, w Empiku, czy w jakimś takim sklepie, gdzie można pędzle takie do zdobień. Malarskie. Tak, malarskie. One około 5-6 zł kosztują i się świetnie sprawdzają. Sama mam takie. I dosłownie jeden do blendowania, którym i nałożycie cienie na powiekę i rozetrzecie i wystarczy jeden jakiś precyzyjny, żeby dolną powiekę zrobić i to wszystko i naprawdę jest super. Jakby co, ja oczywiście w opisie filmu dam wam linki do wszystkich filmów, które są związane z pędzlami, więc jak jesteście zainteresowani tą tematyką, to tam odsyłam. Asia, ty miałaś jakiś film? Miałaś tak. O pędzlach. To Asi też oczywiście film o pędzlach i tam do jej kanału, także my dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję Asiu i też będziemy nagrywać fajną pogadankę na Asi kanał, bo zawsze proszę. Chciałam, uwielbiam te twoje filmy, po prostu są wspaniałe i strasznie chciałam wziąć w jakimś udział. Ja się zgodziła! I robimy! Także chodźcie, powtarzcie Ewę, że super się sprawdza w pogadankach, może wprowadzi na swój kanał. No, powiem ci, że byłabym chętna. Tak. Ale to od was zależy. Tak. Dzięki, do zobaczenia, cześć!